zawsze musimy liczyć się z tym, że któregoś dnia ubędzie z powierzchni Ziemi jakiś gatunek papugi. Ale o tym, że zostanie odkryty nowy, naprawdę nie mogliśmy myśleć. Tymczasem obok mnie siedzi człowiek, który odkrył nowy gatunek papugi. To Meksykanin Miguel Gomez Garza. Weterynarz, właściciel kliniki weterynaryjnej, autor wielu książek o papugach. Hodowca szczycący się wieloma sukcesami i działacz na rzecz ochrony przyrody. W 2014 roku Miguel przebywał na półwyspie Yucatan. Zbierając materiały do kolejnej książki, usłyszał dziwne dźwięki, które początkowo uznał za wydawane przez jastrzębia. Były one jednak znacznie donoślejsze i wydawało je stado amazonek. Sylaby ptasich odgłosów były dłuższe niż te emitowane przez znane mu gatunki papug. Doktor Garza zauważył też, że obserwowane osobniki były nieco inaczej ubarwione niż inne gatunki papug zamieszkujące półwysep. Takich amazonek Garza wcześniej nie widział, a przecież na papugach znał się bardzo dobrze. Naukowiec zaczął badać teren i odkrył, że papug o podobnych cechach jest więcej. Z czasem uzyskał od władz zezwolenie na odłów pary tych papug dla przeprowadzenia badań. Szczegółowe analizy, których celem było ustalenie, czy ma do czynienia z nowym gatunkiem, zajęły mu trochę czasu i ostatecznie w połowie 2017 roku ogłosił odkrycie nowego gatunku amazonki niebieskoskrzydłej, nazwanej na cześć odkrywcy Amazona Gomez Garzai. Jednak odkrycie we współczesnym świecie nowego gatunku kręgowca jest bardzo rzadkie i zawsze wzbudza kontrowersje w środowisku naukowców. Tak stało się i tym razem. Nie wszyscy są przekonani, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem. Analizamos el individuo, las características de la nueva especie. Una de las cosas que se comenta es que es un híbrido. Cóż, przed doktorem Garzą stoi o wiele trudniejsze zadanie niż przed przyrodnikami, którzy w XVIII i XIX wieku dokonywali pierwszych opisów gatunków. Tym bardziej, że sama definicja gatunku nie została dotąd precyzyjnie zdefiniowana. Jest wiele metod określania gatunku i każda z nich ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Uznano jednak, że różnice w wyglądzie, wydawanych dźwiękach i zachowaniu nowych papug są na tyle wyraźnie odmienne, że można mówić o nowym gatunku. Es muy fácil darse cuenta que no puede ser un híbrido porque los amazonas que viven en la península de Yucatán y todos los amazonas que viven en México tienen una mancha o una banda roja en las alas. La nueva especie no tiene ninguna marca roja en las alas. Esto lo hace completamente distinto. Tiene una voz diferente a las especies que están en zona. Współcześnie ogromnym wsparciem są badania genetyczne, które pozwalają ustalić, jak wiele cech wspólnych posiadają określone osobniki i czy należą one do nowego gatunku, czy też są podgatunkami, czy krzyżówkami międzygatunkowymi. Genetycy ustalili, że opisywana amazonka niebieskoskrzydła wyewoluowała z amazonki białoczelnej przed około 120 tysiącami lat. Jednak w badaniach genetycznych amazonek niebieskoskrzydłych porównano tylko 3 powszechnie badane geny. Wyniki nie były jednoznaczne. Geny nowo odkrytych papug różniły się co prawda od tych samych genów innych amazonek, ale nie można wykluczyć, że mamy do czynienia jedynie z nowym podgatunkiem. Otras personas han sugerido que de acuerdo a los análisis genéticos estos nuevos Amazona deben ser una subespecie de Amazona albifrons, del Amazona de frente blanca. Pero esto no puede ser posible porque la nueva especie convive con Amazona albifrons nana en la península de Yucatán. Si fuera una subespecie, se perderían muy fácilmente. Es un principio básico de de una especie pura que no puede convivir una subespecie con otra porque se pierde. Estamos esperando presentar un artículo científico para rebatir a los que tienen dudas sobre la nueva especie. Bioróżnorodność Ziemi zadziwiała przyrodników od wieków.
Karol Linneusz w swoim dziele Systema Naturae opisał blisko 4400 gatunków i przekonany był, że to liczba bliska globalnej bioróżnorodności. Do lat 80. XX wieku uznawano, że globalna liczba gatunków wynosi 2 do 3 milionów. Dyskusję nad szacowaniem liczby gatunków wznowiono, gdy w 1982 roku ogłoszono, że gatunków na świecie jest blisko 30 milionów. Ale definicja gatunku jest nam potrzebna nie tylko po to, by móc chwalić się bioróżnorodnością na naszej planecie. Przede wszystkim daje ona potężny oręż w ręce biologów i wszystkich zajmujących się ochroną przyrody. Pozwala sklasyfikować i wyodrębnić poszczególne gatunki i na tej podstawie określić ilość poszczególnych osobników danego gatunku na określonym terenie. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie prawa, które będzie egzekwowalne w poszczególnych krajach. Dlatego właśnie ściskamy kciuki za Miguela i życzymy mu powodzenia. Gdyż populacja Amazonki niebieskoskrzydłej liczy tylko około 100 osobników i wymaga natychmiastowego podjęcia radykalnych działań ochronnych.